Moim gościem w radiu Tobie FM jest dzisiaj Andrzej Szczelecki, aktor filmowy i teatralny, ale także wykładowca. Wykładowca, pan profesor, nie wiem, czy mam się do pana zwracać, panie profesorze, czy mogę, panie Andrzeju? Nie, bez przesady. Panie profesorze, jest na użytek szkolny, w akademii. Nie mamy internetu. Jeszcze raz? Nie, może się pan do mnie zwracać, jak pan uważa, ale panie profesorze, jest dla celów w akademii, tam gdzie ze studentami mam do czynienia. Okej. Bardzo jest mi miło, że przyjął pan moje zaproszenie, tym bardziej, że poznaliśmy się jakiś czas temu w Pile po fantastycznym koncercie piosenki z Górnej Półki. I przy okazji, tak. mogę, bardzo panu dziękuję za ten koncert. No cieszę się niezwykle, że się panu podobał. Starałem się i tak dobrać skład i zestaw po prostu utworów, żeby spełniły oczekiwania bardzo różnych osób, a to są rzeczy, które to są piosenki ludzi, na których moich przyjaciół, z którymi miałem okazję i honor pracować, współpracować, mówię o Osieckiej, Przyborze i Młynarskim. Więc cieszę się, że mogłem w ten sposób jakoś oddać moim przyjaciołom to, co z całą pewnością im się należy, że te piosenki nieustannie cały czas są, funkcjonują i z całą pewnością przez lata jeszcze, przez pokolenia będą funkcjonowały. Panie Andrzeju, zanim przejdziemy, być może wrócimy jeszcze na chwilkę do tego koncertu, ale na początku chciałbym zadać panu takie pytanie, które zadaję każdemu mojemu rozmówcy zawsze na początku rozmowy. Od czego tak naprawdę zaczęła się pana przygoda z aktorstwem? Ja w szkole bawiłem się w kabaret, ale nigdy aktorstwo nie było jakimś moim celem, marzeniem. Później zadecydował trochę o tym przypadek. Wiktor Zborowski mnie zaciągnął na egzamin. No i zdałem do szkoły, za drugim razem, ale nie była to sytuacja realizacji jakiegoś odwiecznego marzenia. To trochę przypadek o tym zadecydował. Aha. To troszkę przypadek, ale jak to się potoczyło, ta droga aktorska? No a później, wie pan, jak już dostałem się do szkoły, no to zaczęło mi się to podobać. No i już później w szkole, to znaczy będąc w szkole, ja wiedziałem, że aktorstwo to nie jest coś, co jest taką rzeczą, która mnie pociąga tak najbardziej, niepomiernie bardziej pociągała mnie reżyseria. Poza tym ja byłem osobą piszącą, więc ja tak naprawdę uprawiam równocześnie kilka profesji, kilka zawodów. Jestem oczywiście zawodowym aktorem, jestem zawodowym reżyserem, jestem zawodowym literatem, scenarzystą, więc mam możliwość wyboru pomiędzy tymi rzeczami. Ale czy bardziej woli pan być reżyserem, scenarzystą czy aktorem? To jest tak, że w aktorstwo ja się
bawię co jakiś czas. Zdecydowanie najwięcej, no bo jeszcze oprócz tego jestem pedagogiem, bo uczę cały czas w szkole, więc szkoła jest dla mnie miejscem bardzo ważnym, bardzo istotnym w moich profesji, ale tak naprawdę myślę, że jednak przed aktorstwem jest i reżyseria, i pisanie. Chyba tak. Mam, wie pan co, pytanie od jednego z moich słuchaczy, jeśli pan pozwoli, tak. To zadam je, dobrze? Dobrze. Hubert pyta, czy kiedykolwiek pan śpiewał? To znaczy ja niespecjalnie znaczy śpiewałem, bo musiałem śpiewać w szkole, bo jest przedmiot piosenka, więc tam musiałem. Natomiast tak, nie zajmowałem się śpiewaniem, dlatego że ja wiem, że ja mam pewne przygotowanie profesjonalne, zawodowe dotyczące tego, żeby uczyć piosenki, natomiast sam nie posiadam takich warunków głosowych, żeby gdzieś narażać ludzi na słuchanie mnie jako wokalisty. Aha. Rozumiem. Rozumiem, ale także jest pan satyrykiem z tego, co wyczytałem. Czy zdarzyło się w pana karierze występować w kabarecie? No tak, no ja miałem kiedyś taki kabaret Kur, który na początku, w latach 80. był dość popularnym kabaretem. Myśmy tam byli razem z Majchrzakiem, Siódymem, Zborowskim i Lamżą. Byliśmy, ja miałem później program w telewizji swój stały taki, więc tak, kabaret jest jedną z rzeczy, która była mi dość bliska. Więc wielokrotnie jakby bawiłem się w to, jednocześnie będąc autorem do tego kabaretu. Aha. Jest pan także autorem wielu programów autorskich, telewizyjnych. Może proszę przypomnieć słuchaczom, którzy być może nie pamiętają tych programów, bo ja na przykład nie za bardzo pamiętam, bo urodziłem się w 92 roku. Jakie to były programy? To były programy, które, to były Parady Blagierów, które swego czasu robiłem. Później był taki cykl programów, w których właśnie brali udział. One miały, te programy były, cykl polegał na tym, że ta sama grupa ludzi była, natomiast one miały pod różnymi, te programy były emitowane pod różnymi tytułami. W każdym razie, no to były do, jeszcze w latach 80. późnych byśmy to mieli, a później już nie, więc stąd nic dziwnego, że ludzie choćby w pańskim wieku nie kojarzą tego nijak, bo nie mają prawa kojarzyć. Tak. Czyli to były programy podróżnicze, tak? Nie. To były programy satyryczne. Aha. Programy humorystyczno-satyryczne. Kabaretowe między innymi, w związku z tym, no ale to były, tak jak mówię, no do późne lata 80. I czego dotyczył ten humor jakby zawarty w tych programach? Rzeczywistości PRL-u czy różne? No to jest tak, no to jest, wie pan, tak jak wszystkie programy kabaretowe żywią się po prostu rzeczywistością, w której żyją,
i z tego wyrastają, więc myśmy też nie byli od, jakby odosobnieni jakoś szczególnie, więc no, oczywiście tak, żywiliśmy się tą rzeczywistością, byliśmy trochę absurdalni miejscami po prostu, no i to tyle, co mogę na ten temat powiedzieć. Aha, rozumiem. Jednak mam takie wrażenie, że największą popularność przyniosła panu jednak rola w serialu Klan doktora Kozieło. Proszę mi powiedzieć, jak to się dzieje, że ten serial się utrzymuje od 21 lat chyba, o ile dobrze pamiętam, od 23 chyba, prawda? Tak, tak, 26 lat, tak. 25. Tak, ja proszę pana. Proszę mi powiedzieć, na czym według pana polega fenomen tego serialu? No ja nie mam specjalnie tutaj pomysłu na ten temat, żeby zanalizować, na czym to polega. Widocznie ludzie polubili tych bohaterów i tak sobie żyją razem z nimi. Wie pan, jest to ciężko, jakby będąc w środku tego serialu od tylu lat, zastanawiać się nad tym. Mogę powiedzieć jedno, że skoro tak długo to coś trwa, to znaczy, że jest potrzebne. I to tyle, to nie ma innej odpowiedzi na ten temat. Bo gdyby było niepotrzebne, to dawno już by się skończyło. No tak, no właśnie. A czy pan jest w serialu Klan od początku? Nie. Ja jestem przyszedłem do tego serialu po roku chyba. Tak, po roku czy po półtora roku, już nie pamiętam. Miałem być na chwilę, a zostałem do dziś. Aha. O jakiej porze, że tak powiem, roku najczęściej ten serial jest realizowany? No on jest realizowany o każdej porze, bo przecież to jest serial, który idzie z tego co pamiętam 3-4 razy w tygodniu, w związku z tym realizowany on jest na bieżąco. Mhm, rozumiem. I lubi pan swojego bohatera? Ja się, wie pan, nad tym tak nie zastanawiam. Nie jest ważne, czy ja go lubię. Ważne, że jest z tego co wiem akceptowany przez publiczność, w związku z tym mój stosunek do mojego bohatera nie jest tak istotny. Istotniejsze jest niepomiernie to drugie, jak ludzie go postrzegają. Aha. No, na przykład taki ktoś jak ja odbieram pana bohatera bardzo pozytywnie i najczęściej, kiedy zdarza mi się obejrzeć serial Klan i widzę pana i pańskiego bohatera, najczęściej jest to powód do uśmiechu. No to się bardzo cieszę, to bardzo to miłe, co pan mówi. Bo rzeczywiście z Joanną Ziółkowską tworzycie taki wyjątkowy, można powiedzieć, duet, że odnosi się wrażenie, że bardzo dobrze się rozumiecie, oglądając, grając ze sobą. No tak. No wziąłeś, no tak, dobrze się rozumiemy i dobrze się razem ze sobą czujemy na planie. Także tak, to jest fajne. Chciałem przejść do tematu, ponieważ jest pan wykładowcą na Akademii Teatralnej. U pana uczyło się bardzo dużo młodych aktorów, których teraz możemy oglądać. Proszę mi powiedzieć,
Jakie są najczęściej, z jakimi zamiarami najczęściej przychodzą na studia studenci, którzy chcieliby zostać aktorami? Czy mają jakieś wygórowane ambicje? To znaczy, pierwsza sprawa jest taka, że to nie ma reguły nigdy żadnej takiej jednej. Każdy jest trochę inaczej motywowany. Generalnie jeden jest wspólny mianownik, że tu przychodzą ludzie, którzy chcą zrealizować jakieś swoje marzenia, swoje wyobrażenia. No i po prostu dlatego kierują swoje kroki w stronę uczelni artystycznej. Natomiast w szczegółach to każdy z nich ma jakieś to są różne dodatkowe ekstra motywacje. Aha, a było coś takiego u studentów, co pana szczególnie zaskoczyło? Czy pamięta pan może jakąś taką anegdotę? Coś, co pana zaskoczyło najbardziej? Ja nie mam jakichś specjalnie takich zaskoczeń, prawdę powiedziawszy. Zawsze jest miłą rzeczą, kiedy się siedzi na egzaminach i przychodzi ktoś, kto sprawia wrażenie osoby, którą warto będzie z całą pewnością uczyć. To jest zawsze bardzo miłe. No i tyle. Natomiast ja nie mam czegoś takiego, żebym doznał jakichś szczególnych zaskoczeń. Może dlatego, że ja po prostu w Akademii uczę 45 lat, więc mnie nie jest łatwo zaskoczyć. Aha, ale pamiętam, że na koncercie piosenki z Górnej Półki opowiadał pan od czasu do czasu takie anegdoty, że tak powiem, ze spotkań ze studentami, nie? No tak, ale one dotyczyły, czasem dotyczyły Kasi, czy Dąbrowskiej, czy Marcina, ale generalnie to jest część tego mojego prowadzenia, tego koncertu, jak wprowadzam Państwa, którzy są odbiorcami, no w losy niektórych piosenek, niektórych utworów i tak dalej. Także no tam opowiadam również i o niektórych rzeczach związanych ze szkołą. Aha. A mam takie pytanie, panie Andrzeju. Co według pana powinien posiadać taki młody aktor, aby mógł myśleć o aktorstwie tak na poważnie zupełnie? No, to jest tak, że powinien być, to jest trochę od niego częściowo tylko zależne, bo powinien być osobą ciekawą, interesującą. Powinien być osobą, która, to ja mówię, w tym sensie jest to nie zawsze i nie do końca od niego zależne, że o ile można się nauczyć, nie wiem, jakiejś piosenki czy jakiegoś tekstu, to czy ktoś chce tego słuchać później, trochę zależy od tego, od osobowości danego człowieka. Więc, a osobowości nie można nauczyć. My możemy nauczyć różne rzeczy, natomiast osobowości się nie nauczy. I teraz młoda osoba powinna wierzyć w siebie, wierzyć, że jest w jakiś sposób inna, wyjątkowa, osobna od innych pozostałych i że ma coś do powiedzenia. No i to jest być może taki motor, z którego coś wyniknie lub nie, ale od czegoś trzeba zacząć. Aha, czyli osobowość
w zawodzie aktora, można powiedzieć, jest rzeczą najważniejszą. No absolutnie najważniejszą. Absolutnie najważniejszą. To jest coś takiego, bo później ogląda się ciekawe przygody nieciekawych ludzi, to nie chce się oglądać, no. No dokładnie. Dokładnie tak. A wie pan, ciekawi mnie, jak wygląda na przykład taki egzamin do szkoły, do tego, żeby zostać aktorem. To wie pan, on jest wieloetapowy. Tam trzeba zaprezentować teksty, zaśpiewać piosenkę, tam jest egzamin ruchowy, tam jest egzamin sprawdzian rytmiczny, muzyczny. To są różne etapy, tam są, jest sprawdzian z zadań aktorskich, są do tego jeszcze stosowne konsultacje i tak dalej. W związku z tym to jest wieloetapowy egzamin, który, no, w wyniku którego no, wyłania się taką grupę ludzi, która zostaje w szkole, ale to jest bardzo, no, te egzaminy trwają 2 tygodnie, więc wie pan, to jest aha. Kawał czasu. No. Bo rzeczywiście jak kiedyś, jak jeszcze nie tak dawno do pana dzwoniłem, to musieliśmy kilka razy przekładać terminy, bo miał pan egzaminy, prawda? No tak, ale to były egzaminy z sesji egzaminacyjnej. Nie te, nie wstępne, tak, w sesji. Rozumiem. Wie pan, ja nigdy nie studiowałem, więc przepraszam. Przepraszam za te moje, wydawało no nie, się, nie, no to jasne, banalne ale to pytania, ale po prostu nigdy nie studiowałem, dlatego pytam. Panie Andrzeju, jeszcze chciałbym, żebyśmy porozmawiali o jednej rzeczy, bo pamiętam, zagrał pan rolę w nowej wersji, filmowej wersji, w ekranizacji W pustyni i w puszczy. Tak, grałem, tak. W 2001 roku zagrał tak. Pan ojca jednej z głównych Nel. Bohaterek. Tak, ojca Nel, tak. Nel, tak. I chciałem Pana zapytać, jak Pan wspomina tą przygodę, żeby Pan opowiedział, jak to wszystko wyglądało od kuchni, jak to było wszystko realizowane, bo przypomnijmy, że akcja tego filmu rozgrywała się w Afryce. Tak. No więc to, wie pan, to jest to bardzo przyjemne wspomnienie, bo tak jak pan słusznie zauważył, akcja filmu rozgrywa się w Afryce, myśmy to kręcili w Tunezji i w Republice Południowej Afryki, zdjęcia na pustyni. No to było bardzo, to duża produkcja. Zresztą reżyser, który to reżyserował, był z Republiki Południowej Afryki. To był jego chyba pierwszy duży film. Natomiast następny film, który zrobił, to jest ciekawostka, zdobył Oscara. Więc wow! Jest... Tak. Także to był Gavin Hood, zdobył w następnym swoim filmem Oscara. Więc no nie, to było naprawdę bardzo, bardzo, no bardzo miłe, dość orientalne przygody. Ale tak jak mówię, super, duża produkcja. Ona miejscami, mogę powiedzieć, męcząca, ale to bez przesady, dlatego że tu nie męcząca, dlatego że w oddaleniu, no, na pustyni nagle, no ale kiedy się kręci taki film, to nie można narzekać, że nagle coś jest na pustyni, no. Więc wie pan.
Nie, fajnie było. Było bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie i wspominam to z wielką atencją. No i cieszę się, że w tym wziąłem udział. Ale myślę, że też samo to, bo jak wiemy, w Afryce cały czas jest lato, można powiedzieć, prawda? Tak. Więc to warunki do kręcenia filmu były też dodatkową, myślę, trudnością, nie? No nie, ale wie pan, to tak jak mówię, nie można, jak jest film, który się dzieje na pustyni, to nie można narzekać, że się jest na pustyni, no. Tak. Bo to głupio by brzmiało, no. Po prostu jak się człowiek na coś pisze, na coś się tak, zgadza, no. To nie ma prawa narzekać, nie? Tak, no nie wypada po prostu, no, bo głupio. Taka prawda. No. A chciałem jeszcze na koniec, panie Andrzeju, wrócić do piosenek z górnej półki. Bo tak. Piotr Machalica, który był moim gościem, chyba to było 2 tygodnie temu bodajże, tak. Mówił mi, że ten koncert piosenki z górnej półki to był pana autorski pomysł i chciałem zapytać, co pana zainspirowało do tego, aby taki koncert właśnie w takim formacie, w takim, a nie innym klimacie zrobić? Proszę pana, jeżeli ma się do czynienia ze spuścizną literacką tak fantastycznych osób jak Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Wojtek Młynarski, Jonasz Kofta, to każda forma utrwalania tej twórczości w czasie bieżącym, ich już nie ma, tych ludzi, ale ta ich sztuka posiada znamiona ponadczasowe. I teraz ja się czuję niejako w obowiązku, jako ich kolega, przedłużać żywot ich twórczości w taki choćby sposób, jak ten koncert. Wiem, co mnie inspirowało. Inspirowało mnie to, że napisali tak piękne utwory. Tak. I jest pan za tym, że warto te utwory, że tak powiem, propagować w dalszym ciągu? Absolutnie, absolutnie. Uważam, że są ponadczasowe, bardzo wartościowe. Tak. I ja, wie pan, takie koncerty jak ten nazywam, że to są takie smaczki, których się nie zobaczy niestety. Niestety mówię to naprawdę z przykrością, że nie zobaczy się takiego koncertu w telewizji na przykład, nie? No kiedyś to było normalne, to ja sam robiłem takich koncertów kilkadziesiąt, więc wie pan, to dla telewizji właśnie szykowałem. Teraz jakby trochę inaczej to wygląda, no. Ale brakuje panu w telewizji takich koncertów? Ja panu powiem, brakuje mi pewnej formy komunikacji pomiędzy, bo telewizor jest pewnym komunikatorem. On tak. Wysyła jakieś sygnały i komunikuje się z pewną grupą ludzi. Być może pewna grupa ludzi została zaniedbana. O, to mogę powiedzieć, przez telewizję. Zaniedbana w jakim sensie? No w takim sensie, że no choćby przez brak takich koncertów, bo pan się czuje ich spragniony, a takie koncerty nie powstają. Tak. No. Zgadza się. No. Zgadza się.
Wie pan, muszę przypomnieć tutaj jeszcze jedną osobę, która podczas tego koncertu absolutnie skradła moje serce. I mojej mamy z tego, co widziałem, zresztą też. Marcin Januszkiewicz. No po prostu to, co on pokazał, to było coś niesamowitego. No to jest niezwykle utalentowana osoba, która potrafi po muzyce poruszać się w stopniu arcymistrzowskim, doskonałym. Jest niezwykle, niezwykle utalentowany również literacko. Także naprawdę jest to bardzo, bardzo wartościowy młody człowiek, z którego będzie nasza kultura miała z całą pewnością nieraz jeszcze wielką pociechę. A kogo z takich aktorów młodego pokolenia, których widzimy teraz w telewizji, udało się panu jakby wyciągnąć na te aktorskie wody, że tak się wyrażę? Kogo miał pan przyjemność uczyć? No nie, no ja uczyłem, tak jak mówię, przez moje ręce przeszło tak strasznie duża ilość ludzi, że aż strach o tym pomyśleć. No. Już nie będę wymieniał nazwisk, dlatego że w zasadzie wszyscy w ciągu ostatniego 40-lecia, może kilka tylko osób przez przypadek jakoś ominęło mnie jako pedagoga w Akademii Teatralnej w Warszawie. W związku z tym ja tutaj musiałbym wymieniać tę listę długo, 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 bo w zasadzie większość ludzi, którzy kończyła warszawską szkołę, przechodziła przez moje ręce. Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę wszyscy się z panem, że tak powiem, styknęli, jeśli tak to mogę nazwać. No tak, tak, znaczy no może nie wszyscy, no prawie zdecydowana większość, bo były takie roczniki, z którymi się minąłem, ale zdecydowana większość, no tyle tylko, że można powiedzieć, że mieliśmy razem coś wspólnego w Akademii Teatralnej, a to, czy ja ich czegokolwiek, kiedykolwiek nauczyłem, to już nie mnie oceniać. Aha. A prosiłbym jeszcze na koniec, panie Andrzeju, o taką jedną anegdotę, którą pan pamięta z życia artystycznego lub studenckiego. Oj, może kochany pan, to jest bardzo, bardzo jest, bardzo jest to, wie pan, moje życie składa się nieustannie z jakichś zdarzeń, które ocierają się o anegdotę, ale takie rzeczy się bardzo ciężko, wie pan, w takiej wersji radiowej, to one bardzo ciężko wychodzą. W związku z tym mam zawsze pewien problem, bo albo one są za długie, te historie, do tego, żeby się ten... No, wie pan, ja, ponieważ jestem autorem dwóch książek, to w tych książkach jest sporo anegdot z mojego życia i nie tylko. Więc jeżeli... bo jedna się nazywa Człowiek w jednej rękawiczce, a druga się nazywa Człowiek z parawanem. Więc tam, w tych książkach jest bardzo dużo różnego rodzaju właśnie zdarzeń, które dotyczą życia zawodowego, nie tylko zresztą mojego, wybitnych ludzi paru. Proszę podać raz jeszcze tytuły książek. Już mówię. Człowiek z parawanem. Okej. I Człowiek w jednej rękawiczce. Okej. Obiecuję, że w wolnej chwili sprawdzę sobie te książki. Dobrze. I zainteresuję się z wielką przyjemnością. Panie Andrzeju,
Bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Muszę panu przyznać, że był to dla mnie ogromny zaszczyt. Niezwykle się cieszę, panie Dobiaszu, że mogłem wykonać coś dla pana, bo to jest również dla mnie bardzo, bardzo istotny taki moment, że mogę coś dla pana zrobić. I cieszę się, pomimo tego, że jestem dość młodym człowiekiem, bo mam 27 lat, ale cieszę się, że w tej mojej drodze udało mi się pana poznać, że mogłem pana poznać, że mogłem pana spotkać. Miło mi niezwykle, również się cieszę, panie Dobiaszu, i żebyśmy się, być może się jeszcze gdzieś spotkamy i trafimy na, wie pan, losy są ludzkie nieodgadnione. Tak, czasami świat jest mały, jak to się mówi, i nie potrzeba nawet wiele, żeby móc się po prostu zetknąć ze sobą. Tak, tak jest. Panie Andrzeju, pozdrawiam pana bardzo serdecznie i jeszcze raz bardzo dziękuję. To ja dziękuję, pozdrawiam pana i pańskich słuchaczy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia. Do widzenia. Moim gościem w Radiu Tobie FM był Andrzej Szczelecki. Dziś troszkę było problemów, ale tym razem u mnie zerwał przez moment połączenie internetowe, ale już jesteśmy i będziemy do samego końca. Dziś Światowy Dzień Radia, więc jesteśmy.